Prawie 12 litrów krwi oddało łącznie 26 osób podczas pierwszej w tym roku akcji na terenie Grupy Azoty Police. Organizator, Policki Klub Honorowych Dawców Krwi, rozpoczął kolejny sezon. Krew mogła oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. W zamian za chwilę spędzoną pod igłą krwiodawcy otrzymali słodkości oraz upominek. Zeszły rok zakończył się, wydaje nam się, sukcesem, ponieważ łącznie nasi krwiodawcy, jak i osoby, które przychodziły do krwiobusu na nasze pobory ambulansowe, oddały blisko 240 litrów krwi. Pod Grupą Azoty żeśmy mieli 4 pobory krwi, plus powiatowy tydzień Czerwonej Krwinki i piknik organizacji pozarządowych, plus Biała Szkoła. W tym roku na terenie Grupy Azoty Police planowanych jest 6 poborów. Takie wyjście do ludzi przynosi oczekiwane efekty. Krew to bezcenny, życiodajny płyn, który dać może tylko człowiek. Rozumieją to członkowie Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin, którzy wsparli akcję policjskich krwiodawców. Wielu pracowników zakładów oddaje krew, również są kibicami tej Pogoni Szczecin i stąd zrodził się pomysł, aby zorganizować taką wspólną akcję oddawania krwi kibiców Pogoni Szczecin i tutaj naszego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi. Frekwencja jak na razie jest bardzo dobra. Ponad 6 kibiców w Pogoni Szczecin oddało już do tej pory krew. Mamy nadzieję, że jeszcze paru przyjdzie. Krwiodawcy na co dzień pomagają innym. Robią to bezinteresownie, ale każdy, kto chce pomóc krwiodawcom, może to zrobić, przekazując na stowarzyszenie 1% swojego podatku lub przyłączając się do działań HDK Police. Następny taki pobór krwi odbędzie się już 5 marca, także na terenie spółki. Krwiodawcy zachęcają: nie bądź żyła, oddaj cząstkę siebie.